Gotowano bałkańskie przysmaki, śpiewano i wspominano, bo temu ma służyć nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. To cykl otwartych spotkań ukazujących kulturowe i kulinarne dziedzictwo, jakie na Dolny Śląsk przywieźli polscy reemigranci z powojennej Jugosławii. Dziś to głównie ich potomkowie dbają, by o tym nie zapomniano, ani tu w Bolesławcu, ani w Polsce, ani tam, dziś już na ziemiach Bośni i Hercegowiny. Nas co cieszy, że piękne zdania i dobre opinie zostały po Polakach. Naprawdę, mówią dobrzy gospodarze, dobrzy rolnicy, dobrzy przyjaciele i dobrzy sąsiedzi. To było bardzo ważne, a Polacy, jak wiecie, no, pojechali na biedę, ale dawali sobie radę. Dziś dają sobie radę, upamiętniając polskie ślady w Bośni i Hercegowinie po tych, którzy emigrowali tam pod koniec XIX wieku. Porządkują niszczejące polskie cmentarze, stawiają pamiątkowe tablice, a nawet pokazują polskie zwyczaje i tradycje, także te kulinarne. W Bolesławcu starają się przypominać proste potrawy jadane przez Polaków 100 lat temu w Jugosławii. No, na Wielki Piątek to zawsze babcia trzymała świnie, no i w parniku były gotowane ziemniaki. Wybierała mama te ziemniaki, obierała ze skórki, pokroiła ich w plasterki, dokroiła cebuli, pieprzu, oleju i tak cały piątek i całą sobotę musieliśmy jeść tą sałatkę z tych kartofli. Już mi się tak znudziło, że ja już teraz tego nie robię. Sałatka z ziemniaków z cebulą się nie przyjęła, ale słynna jugosławiańska pita jak najbardziej. W powiecie bolesławieckim cieszy się ogromną popularnością, podobnie jak bałkański kociołek albo paprykarz, którym częstowano podczas spotkania. Trwa jest zupę? A jugolskie zupę, gotowo. To jest czapci czani. Nie ma czapci. To jest paprykarz. Paprykarz, ja. Zupę przygotował Marek Sondaj. To się zwie jako paprykarz. Tam nie ma, czy jest zupa rybna, czy gulasz, czy dzika, to jest paprykarz. No a myśmy typowo zrobili taką zupę właśnie paprykową, która, no jest to wszystko, jest i mięsko, jest i dużo papryki, jest pikantna, no trzeba spróbować. Próbowali wszyscy, podobnie jak na lokalnych festynach, próbują pecznicy, także przywiezionej z Jugosławii. Ser słony, bardzo słony ser, dodawany jest do tej pecznicy. To jakaś nowość, ja nie pamiętałem nigdy tego, ale pamiętam, że moja babcia zawsze mówiła o tym, że ser i pecznica mora da budę za jedno, musi być razem. Podczas spotkania opowiadano też o świątecznych zwyczajach. Nawet w administracji, nawet w kościele, nawet w urzędach właśnie to jest stukanie się pisankami, czyli tymi szarenymi jajami. Niektórym walka na jajka na długo utkwiła w pamięci. I przyszedł od sąsiada kolega i żeśmy się zaczęli, jak oni mówią, tucać, nie? No i on mi te 10 pisanek rozbił wszystkie. On się zaczął śmiać, się okazało, że on miał drewniane jajko pomalowane. Na wzajemne zrozumienie i szacunek mieszkańców powiatu, których rodziny po wojnie przyjechały z różnych stron Polski, zwrócił uwagę bolesławiecki starosta. Jest bardzo ważne, że wzajemnie potrafimy się szanować z różnych okolic. My wszyscy jesteśmy skądś. Jeżeli pan starosta tutaj raczył wspomnieć o swojej historii, to ja powiem tylko tyle, że ja jestem z Zabuga, prawda? No może nie ja, ale moja rodzina. Proszę państwa, ja się urodziłem na tak zwanych ziemiach odzyskanych. No to nasza historia, bolesławiecka, dolnośląska, nasza polska historia. Spotkaniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na ratowanie polskich cmentarzy w Bośni.